Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na ten oto świeży, lekki, dzienny makijaż. Postanowiłam nagrać dla Was taki odcinek, ponieważ taki makijaż gości u mnie bardzo często. Oczywiście ten makijaż, gdybym miała wykonywać w takich warunkach poza kamerą, pewnie trwałby 10 minut. Natomiast wiadomo, że tutaj rozmawiam z Wami, pokazuję Wam dokładnie i też staram się jak najlepiej Wam wytłumaczyć, pokazuję Wam produkty, więc ten makijaż i czas trwania tego makijażu się wydłuża. Także myślę, że spokojnie, gdy się zepniecie taki makijaż, jesteście w stanie właśnie zrobić w 10 minut, także to jest taka idealna propozycja na co dzień, dla każdego, gdy się spieszycie, gdy zaśpicie. I chcę Wam tylko pokazać, w jakim makijażu ja czuję się lepiej, gdy na przykład gdzieś wychodzę i nie chcę się czuć, jakbym ledwo wstała z łóżka, niewyspana, bez oczu. Jak widzicie już zapewne po tytule filmu, w tym makijażu nie zostaną użyte żadne produkty suche i nie będzie także ani podkładu, ani żadnego kremu BB. Makijaż przy użyciu wyłącznie mokrych produktów, korektorów, bronzera w kremie, różu w kremie, cienia w kremie. Jedynym suchym produktem będzie tutaj cień do brwi, ale tak naprawdę brwi możecie wykończyć czym chcecie. Mam nadzieję, że taka tematyka filmu Was interesuje i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wygląda Wasz ulubiony makijaż dzienny. Jestem bardzo ciekawa. Nie chciałam już przedłużać. Przechodzimy oczywiście do makijażu. Pokażę Wam też dzisiaj pielęgnację, taką całą pielęgnację przed moim właśnie takim dziennym makijażem, którą wykonuję zaraz właściwie po przebudzeniu. Gdy ja umyję twarz żelem, to właściwie od razu muszę natychmiast nakładać pielęgnację. Później zazwyczaj, jeśli mam czas, to chwilę czekam, jeśli nie, to od razu wykonuję właśnie taki jakiś prosty, szybki makijaż, jakieś różne wariacje na temat tego makijażu, który nagrałam Wam dzisiaj. Także nie chciałabym już przedłużać, pamiętajcie o kciukach, jeśli taka tematyka filmu, jeśli ten makijaż Wam się spodoba. I oczywiście przechodzimy do makijażu, zapraszam Was bliżej. Zakładam sobie moją ulubioną opaskę pandy, w której zazwyczaj robię pielęgnację rano i makijaż, tak żeby włosy mi się nie ubrudziły. I zacznę sobie od pielęgnacji, tak jak już Wam mówiłam na początku filmu, będziemy w tym makijażu robić także pielęgnację. I pierwszą rzeczą, jaką robię oczywiście po przebudzeniu, to oczyszczam sobie skórę jakimś produktem do oczyszczania. Dzisiaj akurat użyłam sobie nowej pianki z Resi, bo aktualnie ją testuję. I teraz przejdziemy do tonizowania twarzy. I w tym celu użyję toniku mgiełki tonizującej, o którym mówiłam Wam w ostatnim filmie z ulubieńcami. Wezmę sobie akurat te z ogórkiem i ja po prostu bez użycia żadnych wacików psikam sobie całą skórę, całą twarz, żeby tę skórę stonizować. Oczywiście, no, gdy macie zrobione włosy, to tego nie róbcie. Ja tam się nie przejmuję, bo dzisiaj nie będę jakoś specjalnie wychodzić z domu, więc to jest taki makijaż, powiedzmy, szybko dla lepszego samopoczucia w domu. Czekam oczywiście, aż mgiełka się wchłonie i przechodzę do nałożenia serum. Ostatnio używam serum marki Cliff. Bardzo fajnie mi się sprawdza, jest lekkie. To przede wszystkim bardzo lubię w takich produktach. Jest lekkie, nie klei się, nie ciągnie. Więc dla mnie zdecydowanie takie produkty właśnie, gdy robię makijaż, są super. Na wieczór lubię bardziej takie bogatsze konsystencje i wtedy faktycznie może być tak, że będziecie używać czegoś bardziej treściwego. Natomiast pod makijaż, no tutaj zdecydowanie lekkie konsystencje się ceni. Nie lubię, żeby coś tam mi się później ważyło, także to jest super. Ostatnio zjadłam troszkę czekolady i efekt, jak widać, już na moim czole się pojawił, także nie polecam. Znaczy czekolada jest dobra, ale wiecie, później efekty u mnie są od razu widoczne. Spadł mi gdzieś, słuchajcie, kolczyk, więc założę sobie inne, bo teraz próbowałam go znaleźć, ale niestety nie widzę go. I teraz nakładam sobie krem z kwasem hialuronowym, to jest ten krem z It Skin, z tego co pamiętam. Polecałam Wam go również w ulubieńcach. On ma również taką lekką, żelową konsystencję, więc jest super, ale fajnie nawilża buzię. Powiem Wam, że ważne jest właśnie w takim makijażu, gdy nie używacie podkładu, też żeby Wasza cera wyglądała tak zdrowo, promieniście, właśnie ją odpowiednio nawilżyć. Zresztą nawilżanie to jest podstawa dobrego wyglądu skóry pod makijażem, także ja sobie nie wyobrażam tutaj nie zrobić takiej porządnej pielęgnacji. Ja muszę pielęgnację robić właściwie od razu po przebudzeniu, bo jak umyję twarz, to ta skóra jest mocno ściągnięta, więc czasem mija te pół godziny, powiedzmy, do rozpoczęcia makijażu i tutaj naprawdę wszystko zdąży się dobrze wchłonąć. Dzisiaj zrobiłam też maseczkę i miałam płatki pod oczami, tak więc pielęgnacja full wypas. I teraz sięgam po krem również z ulubieńców, akurat tak wyszło dzisiaj, ale ja, tak jak Wam już mówiłam, jak się do czegoś przyczepię, to już używam tego nagminnie. I ten krem jest fajny, bo ma taką końcówkę chłodzącą, ale ja dzisiaj rozprowadzę go sobie palcami, tak żeby tutaj nie przesadzić z ilością.
I teraz sięgam po korektor Charlotte Tilbury Magic Away. Ja mam odcień 4 i nakładam go w miejsca, w których potrzebuję odrobinę krycia. I tu na pewno jest okolica pod oczami, więc nakładam tutaj odrobinę. Tak samo tutaj przy płatkach nosa też na pewno się przyda. I również na powieki, tak żeby wyrównać koloryt skóry. Jeśli chodzi o mój nos, to on jest również zaczerwieniony, więc też go nakładam. Dodatkowo nałożę sobie tutaj na te niedoskonałości, tylko to już palcem, tak żeby nie wsadzać w te niedoskonałości korektora. I następnie wklepuję wszystko gąbeczką, tak żeby to delikatnie rozetrzeć. Następnie przechodzę do wyczesania brwi i biorę w tym celu mydełko Affect. Oczywiście na tym etapie możecie sobie przypudrować miejsca, które chcecie, żeby były przypudrowane, czyli na przykład okolica pod oczami, czoło, czy też inne miejsca. Ja tego nie robię, bo zazwyczaj tego nie robię w makijażu dziennym. Teraz bardzo często, gdy robię taki pełny makijaż, używam pudru Dessy, on też jest dosyć lekki. Natomiast skupię się w dzisiejszym makijażu na tym, żeby użyć mokrych produktów do konturowania i do makijażu oczu. I użyję tutaj bronzera w kremie RMS Beauty. On był w kalendarzu i bardzo mi się spodobał. On jest bardzo subtelny i daje takie satynowe wykończenie, więc idealnie mi się sprawdzi w tym makijażu. Oprócz tego, słuchajcie, kupiłam moje pierwsze produkty od Rare Beauty i dzisiaj zamierzam przetestować ten zestawik, zobaczyć jak on mi się sprawdzi. Tutaj jest czerwona pomadka, raczej nie będę jej używać, ale na pewno użyję różu, rozświetlacza, jest też turto rzęs, zobaczymy, może go użyję w tym makijażu. I biorę sobie pędzel, który ostatnio udało mi się złowić w TK Maxie, to jest 118, kurczę, słuchajcie, kosztował 16 zł. I nakładam sobie ten bronzer właśnie tym pędzlem i będę go wklepywać. Zazwyczaj, gdy nakładam mokre produkty, to po prostu je wklepuję w buzię. Nie rozcieram tutaj nic. Oczywiście, jeśli nie macie nic na policzkach, to możecie sobie rozcierać i robić inny ruch. Ja natomiast będę wklepywać, bo nie chcę też ścierać sobie korektora. I następnie sięgam po ten słodki róż Rare Beauty. To jest odcień Joy, podobno najbardziej popularny. Słuchajcie, nałożę trochę na dłoń i wklepię go sobie paluszkami. Zobaczymy, jak on wygląda. Widzę, że jest mocno pigmentowany. Dobra, spróbujemy z gąbeczką to rozetrzeć. Nadaje buzi świeżości, zdecydowanie. I teraz wezmę sobie rozświetlacz. Rozświetlacz jest w takim odcieniu. To Wam pokażę, bo nie chcę tego źle wymówić. Mesmerize. I nałożę go sobie oczywiście na szczyty kości jarzmowej. Bardzo ładny, subtelny błysk. Nakładam sobie też na środek nosa. Rozświetlam sobie troszeczkę. Możecie nałożyć też na łuk Cupidyna. Kto Wam zabroni? Makijażem trzeba się bawić. Nie ma co się zamykać na jeden sposób makijażu. Przepiękny jest ten rozświetlacz, bardzo subtelny. Wydaje mi się, że wygląda tak świetliście na skórze, daje taki świetlisty efekt, a nie jest to przesadzone, więc dla osób, które nie lubią jakiegoś dużego błysku w takich produktach i ten produkt przede wszystkim nie jest tłusty, więc to zdecydowanie na plus, fajnie się rozprowadza i fajnie zastyga. I kolejnym krokiem będzie wypełnienie brwi. Ja biorę cień od Glam Shopu, bo to jest aktualnie mój najszybszy sposób na wykończenie brwi, także rysuję sobie podstawę. Później przeciągam od tej podstawy do góry, tak żeby wypełnić brwi.
I teraz biorę sobie korektor, akurat wezmę korektor Rimmel i pędzel Hulu P34. I możecie to zrobić, nie musicie. Ja zawsze sobie delikatnie czyszczę podstawę brwi korektorem, tak żeby bardziej to sprecyzować. Tak żeby bardziej sprecyzować kształt. A następnie delikatnie rozcieram. Tutaj możecie wziąć jakiś pędzel, albo po prostu rozetrzeć gąbeczką. Następnie przechodzimy do makijażu oczu i też tutaj chcę, żeby się znalazły mokre produkty, więc użyję cienia, którego jeszcze nie miałam okazji używać i jest to cień od Armaniego, Eyes to Kill Stellar numer 5, przepiękny odcień, przynajmniej urzekł mnie w drogerii. No jest taki cień, wiecie, który nakłada się na całą powiekę. Jest to taki cień w stylu, rano się spieszycie, nie macie czasu na cienie, więc nakładacie palcem ten cień na całą powiekę, lekko może rozblendujecie bronzerem albo nie do tego kreska i już wychodzicie z domu. Więc ja właśnie tak zrobię, nakładam sobie ten cień dosłownie palcem na całą powiekę. Przepiękny odcień. Bardzo właśnie taki subtelny, kremowy, taki welurowy w dotyku. Lubię takie cienie. I właściwie ten cień, no, bez blendowania fajnie się tutaj sprawdzi. Myślę, że jest to taki produkt, który można zabrać ze sobą na wakacje i po prostu zrobić szybki gdzieś tam makijaż na kolację. Można też nałożyć go pędzlem, ja sobie odrobinę poprawię pędzlem, troszkę mocniej go tutaj rozetrę. Następnie wracam do rozświetlacza Rare Beauty. Biorę mały kuleczkowy pędzel, może być syntetyczny, może być z naturalnego włosia, obojętnie. I nakładam go w wewnętrznym kąciku, tak żeby ten wewnętrzny kącik jeszcze rozświetlić. Następnie biorę kredkę Long Lasting od Glam Shopu, to jest odcień przygaszona fuksja i będę sobie robić kreskę. Tą kredką bardzo przyjemnie się robi kreskę. Wyciągam sobie, przeciągam jakby dolny kącik, dolną linię wodną do góry, do końcówki moich brwi. I następnie wypełniam środek i idę tuż przy linii rzęs. Robienie kreski tą kredką jest naprawdę banalnie proste. Możecie sobie delikatnie przeciągnąć pędzlem pod spodem tej kreski, tak żeby ją lekko wyciągnąć. I wytuszuję rzęsy tuszem z tego zestawu Rare Beauty. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Nie miałam jeszcze okazji testować tej maskary, więc jestem ciekawa. Szczotka dosyć gruba. Na pierwszy rzut oka widzę, że nie skleja rzęs. Raczej tak subtelnie podkreśla. Rozdziela fajnie. Nawet po chwili, tak powiem Wam, że całkiem ok. Myślę, że jest to tusz, który po jakimś czasie będzie dawał lepsze pogrubienie. Jest na razie troszeczkę mokry. Dajcie znać, czy używałyście tych produktów w ogóle Rare Beauty, czy nie. To jest, przyznam Wam, moje pierwsze starcie z tą marką, także... Jeśli chodzi o usta, to nałożę konturówkę Charlotte Tilbury w kolorze Pillow Talk Medium. I na środek ust nałożę pomadkę z NYXa w takim różowym kolorze, ale za chwilę jeszcze na to nałożymy błyszczyk, więc to tak na pewno nie zostanie. Rozprowadzam ją sobie razem z tą konturówką. Robię to palcem albo pędzlem. Palcem zawsze szybciej, na sobie spokojnie można w ten sposób tutaj zmiksować te produkty. I na środek ust nałożę odrobinę tego olejku od Glam Shopu. Ubolewam, bo już mi się kończy. No ale trudno, poświęćmy te ostatnie krople do tego makijażu.
I tak się prezentuje skończony makijaż. To jest taka świeża, lekka propozycja, bez użycia produktów suchych, wyłącznie mokrymi produktami. Także mam nadzieję, że taka propozycja makijażu przypadnie Wam do gustu. Oczywiście całość możecie sobie przypudrować dowolnym pudrem. Ja tego nie będę robić, bo chcę ten makijaż po prostu zostawić tak. Uważam, że taki makijaż jest w zupełności wystarczający, zwłaszcza, że w tych czasach gdzieś tam musimy te maseczki nosić, więc szkoda obciążać po prostu skóry nadmierną jakąś ilością podkładu pudru. Ja zdecydowanie lubię takie świeże wykończenie. Ja się bardzo dobrze czuję w takim makijażu. Zdaję sobie sprawę, że ktoś może powiedzieć, że taki makijaż do niczego się nie nadaje, że cera może nie jest jakoś równomiernie pokryta, ale powiem Wam szczerze, że mi to naprawdę nie przeszkadza. Gdzieś tam może przebijają jakieś drobne niedoskonałości. Na co dzień tak naprawdę ja nie czuję się źle, gdy nie mam super wyrównanej skóry, więc mi taki makijaż w zupełności wystarcza. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was na pewno potrzebuje podkładu, żeby ukryć jakieś większe niedoskonałości, czy też potrzebujecie pudru, bo macie skórę tłustą lub mieszaną. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was fajna inspiracja makijażu na co dzień. Gdy po prostu chcecie się czuć lepiej, o to chodzi w tym makijażu. Taki makijaż dlatego chciałam dla Was nagrać, bo ja w takim makijażu czuję się super. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co myślicie i czy taki makijaż z chęcią wykorzystać na sobie. I do zobaczenia oczywiście w kolejnym odcinku. Pa, pa!